Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj pogadamy sobie chwilkę na temat nowego serwera międzynarodowego 59, który wyszedł w tamten piątek o godzinie 16. Ja to nagram w poniedziałek rano, także można powiedzieć, że mamy pełne 3 dni od otwarcia tego serwera. No i powiem wam szczerze, że ja jestem bardzo, bardzo zaskoczony, jaki ten serwer ma poziom. Dlatego, że to co wam mówiłem w tamtym filmie o W59, chyba środowym albo czwartkowym, ten serwer miał być dobry, przynajmniej tak mi się wydawało, tak też był na przykład W49, miał być dobry dla osób, które nie chcą tutaj wydawać nie wiadomo ile grzybów i właśnie w miarę tanim kosztem wbić prędzej czy później tą topkę, no i oczywiście dla osób, którym nie przeszkadzają numery serwerów, nie? No bo teraz jest taka moda, że raczej ci najwięksi grzybiarze, ci najmocniejsi powiedzmy gracze idą sobie na serwery okrągłe, jakiś W50, W55, W60 właśnie, który też się zbliża, no a te serwery, zwłaszcza takie przed tym okrągłym numerem, czyli właśnie jakiś W49, W59, są z o wiele niższym poziomem i ja tak wam mówiłem, tak też polecałem, że jeżeli ktoś planuje właśnie tańszym powiedzmy kosztem wbijać sobie topkę, to to będzie serwer idealny dla niego. Tak nie jest, to tak naprawdę w ogóle to wszystko co się tutaj dzieje skłoniło mnie do nagrania tego filmu. Dzisiaj na tawernie zobaczyłem screena z tego jak wygląda topka, zaraz wam zresztą pokażę tego serwera, no i powiem wam, że jest naprawdę mocna, jest dużo leveli 200+, jest sporo 150+, także generalnie no wygląda bardzo solidnie. Dla porównania MR-ków wstawił screena stopki z serwera 50 międzynarodowego po właśnie 3 dniach, no i powiem wam, że ten W59, w ogóle MR-ku pozdrawiam jeżeli ogląda, powiem wam, że ten W59 nie odstaje jakoś bardzo od tego W50, także no ciekawe, ale zaraz to wszystko wam pokażę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i oczywiście możecie pisać w komentarzu, czy gracie na W59, jeżeli tak to jaką klasą postaci, jeżeli nie to dlaczego, jeżeli zaczęliście jakoś tam później powiedzmy, to możecie używać mojego kodziku, który macie nad moją głową na banerku, macie go również w opisie postaci, będzie fajny dla was na start, działa tylko do 20 poziomu, więc tak jak mówię, jeżeli ktoś się spóźnił ze startem czy coś, założył później postać, no to oczywiście polecam go używać, tutaj macie wszystko napisane i na banerku tak samo. Dobra, więc możemy zaczynać, może zacznę od mojej postaci, bo jak widzicie tutaj, no powiedzmy, że pograłem co prawda tylko jeden dzień, to co wam mówiłem, że nie planuję tutaj grać praktycznie wcale. Jeden z widzów zaprosił mnie do gildii, w ogóle tą gildię zaraz wam pokażę, polecę ją od siebie, bo wygląda na to, że naprawdę ogarnięty tam mają skład i zarząd, przynajmniej tak mi się wydawało, tak więc polecę tą gildię, jeżeli ktoś szuka na W50 gildii polskiej z fajnym poziomem, to zaraz wam ją zaprezentuję. No i właśnie tam jeden z widzów mnie poprosił, żeby chociaż na początku ich wspomóc i tak też zrobiłem. Co prawda miałem jeszcze tam drugi i trzeci dzień pograć, no ale po pierwszym się skończyło, tu jakoś na szybko, na odwal dobiłem prawie 26 level, mamy 36% klaserka jak widzicie, no i tak naprawdę w sobotę rano już napisałem chłopakom, że mogą zwolnić slota, mogą kogoś tam dodać za mnie, bo ja już tutaj przestaję grać, także tak się potoczyła moja kariera na tym druidzie. Osobiście powiem wam szczerze, że odczuwalne jest to, że ten druid póki co jest zbugowany, że nie działa tutaj pancerz, w ogóle pancerz nie działa na żadnej z postaci, nie tylko na niedźwiedziu. Potem się okazało, że w ogóle tutaj ten druid obecnie tak jakby nie ma pancerza. Także no kto wybrał druida na W59, nie chcę tutaj zniechęcać, ale jeżeli ktoś walczył o topkę, no to ten brak pancerza na druidzie naprawdę mu tu zdecydowanie przeszkadza. Tak mi się przynajmniej wydaje, takie miałem odczucia z tego pierwszego dnia. No i dobra, jeżeli chodzi w ogóle o gildię, to wam od razu pokażę zanim tu przejdziemy do topki. Gildia się nazywa Blood Raven. Z tego co widziałem, głównie tam są właśnie Polacy, chyba w sumie chyba nie ma nikogo z granicy, z tego co widziałem, nie jestem pewien, bo tak bardzo nie śledziłem, no ale tak czy inaczej wydaje mi się, że głównie oczywiście gildia jest polska, no i tutaj fajny poziom, jak widzicie, sporo wysokich leveli, 104% już mają ulepek i tak dalej, tak więc od siebie mogę ją polecić, bo tutaj Almit, tutaj Syrex, no to są osoby, które widziałem, że fajnie ogarniają, także no jeżeli ktoś szuka, jeżeli spełniacie wymagania, to polecam, tak chciałem tylko powiedzieć na początek. No i dobra, może teraz przejdźmy do tego clue odcinka, czyli do tej top. Mogę wam pokazać, no zobaczcie, topka
No wygląda bardzo solidnie. Spójrzmy, że mamy po tych trzech dniach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leveli 200 plus, więc to jest naprawdę bardzo dużo. No tutaj jeżeli chodzi o gildię, to widzimy, że głównie spotkała się ekipa niemiecka, ekipa Davalona. Mamy tutaj, jak widzicie, między innymi Melendeza. Mamy sporo takich znajomych ników, na przykład Marv G, kojarzę go z W58, mamy Ramstara, mamy Tepakada, który też ładnie ciśnie zabójcom, jak widzimy. Mamy tutaj Dypex z W55 kojarzony przeze mnie, myślę, że przez was też. Tu jeszcze widziałem Tunego, o dokładnie, Tuny. W ogóle Tuny swoją drogą, ostatni awatar dostał śliczny, tak mi się podoba, Jezu, jeden z lepszych awatarów. Naprawdę tak zazdroszczę niektórym ludziom, że wyglądają dobrze pod te awatary i po prostu tak to wszystko fajnie się kombi ze sobą. No ale właśnie, to jest ekipa niemiecka i z tego co widzę, zetknęli się oni z ekipą chyba poniekąd czeską, dlatego że chyba Hall of Shame zakładali Czesi, z tego co kojarzę tutaj nick, bo nie jestem pewien, ale kojarzę, że Autismo to jest właśnie ziomeczek z Czech, no i tutaj czeska gildia, no ale też widzę, że bardziej taka pomieszana, nie? W sensie założona przez Czechów, tutaj kojarzę też Czowiego, natomiast generalnie jest no taka, powiedzmy, bardziej międzynarodowa. Tu nawet Hun Riesle, z tego co widziałem, o dokładnie, Hun Riesle to jest niemiecki twórca, a tutaj się zaczepił, powiedzmy, z Hall of Shame zamiast tam z ekipą Davalona, no ale to wiadomo, kto tam gdzie poszedł, to nieważne. No i właśnie takie dwie ekipy się ze sobą spotkały i w sumie to są bardzo mocne ekipy i chyba dzięki temu ten serwer wygląda tak, jak wygląda, no bo powiedzmy, że całe top 31 praktycznie zdominowali. No i właśnie tu, jeżeli chodzi o na przykład 242 poziom, czyli najwyższy na tym serwerze Berka, z tego co wiem, to jest Koka, czyli Koka dobrze nam znany z W58, więc no nie ma co się dziwić, że on tak ciśnie. Tu mamy też jakiegoś berserka, tu w ogóle druid też 219 level, też ktoś pocisnął o dziwo tym druidem bez pancerza, to też w sumie ciekawostka, że mu się udało taki level wbić. Ciekaw jestem, jakby to w ogóle wyglądało, jakby ten pancerz działał poprawnie, nie? W sensie nie wiem, czy on na lochy nie działa, czy on tylko na PvP nie działa, w sensie czy ogólnie, czy tylko na PvP, nie jestem pewien, no ale na pewno ten druid odstaje, więc w ogóle wow, że ktoś był taki level nim, no ale tu jak widzimy więcej druidów w tym top 31 nie ma, tu mamy też sporo zabójców, w ogóle widzę berki, no to wiadomo, jakiś tam łowców demonów też jest troszkę, więc tak po prostu wygląda ta topka. No i teraz dla porównania pokażę wam topkę z W50 po 3 dniach. Tak fajnie tu ustawiłem, żebyście mieli do porównania. No i spójrzmy, no tych leveli 200 plus było więcej, nie jakoś tam o wiele więcej, no ale jednak więcej, musicie to przyznać. No ale kurczę, no to jest zestawienie jednego chyba z najmocniejszych serwerów, jaki w ogóle wyszedł w historii, z jakimś losowym, że tak powiem, oczywiście mam nadzieję, że nikt tutaj, kto gra, się nie obrazi, z jakimś losowym W59, więc no nie ma co się dziwić, że to W50 lepiej no wygląda, powiedzmy, na tym obrazku. No ale na przykład zobaczcie, że 240 levela nie było, a mamy na W59 2 te 240 levele. Wiadomo, że to też były inne czasy, to było ponad rok temu. Teraz ta gierka jeszcze szybciej idzie, jeszcze to wszystko lepiej wygląda. No ale tak czy inaczej, myślę, że na spokojnie można to sobie porównać. Chcecie, to sobie zatrzymajcie film, sami możecie obczaić. No i kurde, no na tle tego W50 ten serwer 59 wygląda naprawdę mocno. Także no nie wiadomo, bo to są pierwsze 3 dni, nie? Za miesiąc to się może zupełnie zmienić. Zresztą no zwróćcie uwagę, jak to wyglądało po 3 dniach na W50 i ile z tych osób obecnie gra w dalszym ciągu, nie? Ile jest, powiedzmy, w tym top 30? No raczej za wiele nie, tak więc no to wszystko się może zmienić. No ale tutaj wygląda na to, że przez to, że takie dwie ekipy się złączyły, no to ten W59 wygląda naprawdę solidnie. Jeżeli chodzi o zarejestrowanych graczy, to mamy 31 800 prawie. Nie wiem, czy to jest dobry wynik, szczerze mówiąc, w sensie nigdy jakoś nie śledziłem, ile to tam zazwyczaj wychodzi na jakichś lepszych serwerach, no ale też wiadomo, że tu dużo osób założyło jakieś pierwsze levele, jakieś tam multikonta, inne rzeczy, no to jest jakby nieuniknione, więc ta statystyka, powiedzmy, nie jest taka bardzo obiektywna. No ale tyle, nie? Tak po prostu ten serwer wygląda, jeżeli chodzi stricte o levele. Bardzo mocny i bardzo jestem ciekaw, dlaczego tak to wyszło, nie? W sensie w ogóle jak tak wygląda W59, to jestem ciekaw, jak będzie wyglądał W60, bo tutaj na przykład ekipa Davalona, do której ja również tam jestem dopięty, powiedzmy, na W60, również startuje. Także to wszystko wygląda na to, że W60 no, będzie jeszcze mocniejszy. No i ciekaw jestem, jak to wszystko będzie tam wyglądać. Bo szykuje się naprawdę mocny serwer. Dobra, jeżeli chodzi o pupile, jeszcze wam może pokażę. W tym momencie po 3 dniach pupile ma 95 osób, więc też chyba nieźle. Wydaje mi się, że sporo, jakby nie patrzeć. Tutaj w ogóle
No tak, najwięcej był PD 15, raczej ciężko, żeby po 3 dniach było więcej, to kolejna sprawa. No i podziemia, zobaczcie, podziemia już mają 3 osoby. Teraz z tymi podziemiami w ogóle śmiesznie, dlatego że z tego co wiem, to z lootboya dropią jakieś kody na pakiety twierdzy. Z tego co wiem, można dostać jakieś kody na pakiety twierdzy z tego oficjalnego streama Shakesa, więc no to wszystko składa się na to, że można tyle surek na starcie dostać, że te podziemia naprawdę szybko idą. No i tu zobaczcie, poniedziałek rano, a my już mamy 3 osoby z podziemiami, gdzie ja zawsze się cieszyłem, jak tam we wtorek albo środę te podziemia dostałem, nie? To było dla mnie fajne, no bo po niecałym tygodniu od startu już miałem podziemia, no a tu zobaczcie, że po 3 dniach już te podziemia, co niektórzy mają. Także no, tak to się prezentuje, bardzo mocny serwer, ciekawie, że tak wyszło, no i to wszystko wskazuje na to, że W60 będzie o wiele mocniejszy, a my oczywiście na to czekamy. Tyle, miałby dzisiaj odcinek Zabójcy, dlatego że w sobotę na tym Zabójcy stuknął rok, ale ten odcinek chyba nagram wam i wrzucę jutro, no a dzisiaj, żeby tak w miarę na świeżo o tym W59 sobie pogadać, to wleci po prostu ten odcinek. Tak mnie natknęło, bo zobaczyłem, że no ten poziom jest naprawdę fajny. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Taki krótszy odcineczek, takie chyba też lubicie. Także dzięki pięknie, subskrybujcie z dzwonem. Oczywiście, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Zostawiajcie tą łapę w górę, piszcie te komentarze, czy gracie tutaj, co wy o tym wszystkim sądzicie, jestem ciekaw. No i co, i chyba tyle, tak? Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!